Bytomiu trwają kontrole pojemników na śmieci, a właściwie ich zawartości. Pracownicy firmy wywożącej odpady sprawdzają, czy mieszkańcy odpowiednio je segregują. A problem z brakiem segregacji jest spory, szczególnie w blokach. Powiem szczerze, że dużo jest osób, które źle segreguje odpady. Ja widzę z moich okien, co jest, ale... Dużo jest osób, dużo dzieci, widzę, że też jest jak gdyby, rodzice przekazują, przynajmniej widzę na placach zabaw, ale jeszcze jest dużo, jesteśmy w tyle dość daleko. Ja przykładowo segreguję i tak to powinno być z tą segregacją, ale do końca nie wszyscy segregują, to się z tym zgodzę. Teraz miasto sprawdza, kto i jak segreguje i w przypadku wykrycia nieprawidłowości podnosi opłaty do 60 zł za osobę. W przypadku bloków obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Wyższa opłata jest nakładana na miesiąc. Tylko w ubiegłym roku w Bytomiu wydano 10 decyzji podwyższających opłaty na łączną kwotę ponad 90 tysięcy złotych. To, czy cała procedura zostanie wszczęta, zależy w głównej mierze od oceny pracowników firmy odbierającej odpady. W przypadku, gdy nie jest prowadzona segregacja, to muszą dokonać jakiejś dokumentacji, w związku z tym robią zdjęcia. Dodatkowo wysyłają do nas protokół, z jakiej lokalizacji, gdzie ta segregacja niestety nie miała miejsca. No i wtedy te odpady, które prawie były posegregowane, ale niestety coś tam w nich było nie tak, lądują w tym pojemniku na odpady zmieszane. Ale powodem takiego kroku ze strony miasta nie jest tylko i wyłącznie ekologia. Chodzi o obowiązek uzyskania przez gminy odpowiedniego stopnia segregacji odpadów. W ubiegłym roku ten procent wynosił 25% i udało nam się go z niewielką nadwyżką osiągnąć. W tym roku może być trudno. Już raz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył na nas karę sięgającą około 1 300 000 zł. A na taką karę składają się później wszyscy mieszkańcy.